Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Murowana Goślina, muszę się odnieść do bezpardonowych ataków na moją osobę, do oszczerstw, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Zostały przekroczone wszelkie granice przyzwoitości. Po pierwsze, uważam, że atakowanie mojego życia prywatnego jest haniebne i jest to gra na najniższych instynktach. Nigdy w mojej karierze nie interesowało mnie życie prywatne, czy to moich przeciwników politycznych, pracowników czy przyjaciół. To sprawa każdego z nas i każdy ma prawo do prywatności. To robienie sensacji tam, gdzie jej absolutnie nie ma. Moje życie prywatne nigdy nie miało wpływu na moją pracę dla naszej gminy. Jestem przekonany, że robią tak często ludzie, którzy sami mają wiele do ukrycia lub zwyczajnie nie mają się czym pochwalić. Bo czy radny Kamil Grzebyta lub radna Magdalena Binięda-Grzebyta są autorami jakiejś pozytywnej propozycji dla mieszkańców? Czy prowadzą jakieś działania społeczne? Czy mogą się pochwalić swoją działalnością społeczną? Myślę, że mieszkańcy chętnie usłyszeliby o inicjatywach, działaniach czy projektach dla mieszkańców, których autorem jest radny Kamil Grzebyta czy radna Binięda Grzebyta. W sprawie tak zwanej pseudoafery SMS-owej i wysyłania tych SMS-ów w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego wydałem oświadczenie, w którym podkreśliłem, że w ramach promocji gminy, w ramach własnych zadań chciałem wyróżnić panią Alicję Kobus, która jest pracownikiem urzędu, pełnomocnikiem do spraw zewnętrznych, mocno zaangażowanym w sprawy gminy i lokalnej społeczności. Uznałem, że w związku z jej zaangażowaniem i działaniem dla dobra mieszkańców, ale również urzędu gminy, należy dążyć do promowania takiej osoby, a także do promowania naszego pięknego miasta. Nie spodziewałem się, że niektórzy z Państwa odbiorą to w negatywny sposób, ale potrafiłem to zrozumieć i zwróciłem pieniądze. Dzwonią do mnie dziennikarze, również z Głosu Wielkopolskiego, a także moi przyjaciele, burmistrzowie, prezydenci miast, wójtowie i wyrażają solidarność ze mną, ale również wyrażają głębokie oburzenie. Jak jeden radny może rozdmuchać sprawę i bezprawnie opowiadać, że sfałszowałem plebiscyt? O żadnych nieprawidłowościach nie ma tu mowy. Będę wyciągał konsekwencje prawne wobec radnego Grzebyty. Ale o tym dowiecie się Państwo później. Obejrzałem materiał przygotowany przez telewizję publiczną, w której opowiedziany został temat darmowych biletów dla mieszkańców naszej gminy w sposób nieprawdziwy. Ja przyznam się szczerze, prywatnie, że od kilku lat tej telewizji nie oglądam, a dla większości Państwa wiecie z jakiego powodu. Dzisiejsze standardy telewizji publicznej to niestety często szczucie Polaków na Polaków. Tak jak dzisiaj Kamil Grzebyta szczuje gośliniaków na gośliniaków. Dziennikarze przez dwa dni nękali pracowników urzędu. Przez wiele godzin stali z kamerą przy moim samochodzie, pod drzwiami biura, czy odwiedzali moją byłą żonę, szukając jakichkolwiek rewelacji na mój temat. Ja z dziennikarzem rozmawiałem telefonicznie prawie godzinę. Nie zadał pytania odnośnie paragonu za jeden grosz. Dlaczego? Bo gdyby zadał mi to pytanie, a ja bym odpowiedział, jak za chwilę Państwu odpowiem, nie byłoby żadnej sensacji i nie byłoby reportażu. Dlatego dziennikarz nie zadał prostego pytania. Panie burmistrzu, czy wie Pan o biletach 0,01 grosz? To bym ładnie odpowiedział i Państwu odpowiada. Od 12 roku, kiedy umowa jest 10-letnia, a była zawarta przez mojego poprzednika, mamy ulgi dla mieszkańców, dzieci do lat 6, osoby niepełnosprawne, studenci, młodzież, są różne upusty, ale dla osób, którzy mają 100% zniżkę, otrzymują paragon 0,01 grosz, bo kasa fiskalna nie wydrukuje innego paragonu, jak jeden grosz. I o tym oczywiście ja wiedziałem. Sam wprowadziłem w 2016 roku dla seniorów, którzy ukończyli 70. rok życia,
ulgę na darmowe przejazdy i oni właśnie do ręki dostają paragon 001 grosz. To jest cała afera. Zwróciliśmy się do firmy transportowej, bo obsługują dwa podmioty nasze wewnętrzne linie, ale do tej wskazanej w reportażu, gdzie stanowczo właściciel firmy zaprzecza, że przed kamerami wystąpił pracownik kierowca. Jeżeli mają 4-5 kierowców, to proszę Państwa, łatwo rozpoznać, czy był to kierowca bądź były kierowca przedsiębiorcy. Było to nagranie w samochodzie osobowym i było przed podstawioną osobą, jak twierdzi przedsiębiorca, a ja w to wierzę, bo znalazłem się w takiej samej sytuacji. Osoba, która podszyła się za pracownika urzędu, została przeze mnie rozpoznana. W środę jeszcze przy reportażu miałem wątpliwości. W czwartek, kiedy ten sam reportaż powtórzono, ludzie siedzieli przed telewizorami, czekali na sensację, a tu się okazało, że żadnej sensacji nie ma. Kogo odkryliśmy? Telefony się urywały, dostałem kilkaset telefonów. Ludzie mnie zaczepiają na ulicy. Panie burmistrzu, nie rozpoznał pan tej osoby? Ja mówię, rozpoznałem. Tą osobą jest pani prawnik Magdalena Binienda-Grzebyta. To ona stanęła przed kamerami. I ona powiedziała, że jest pracownikiem urzędu, która musi bidula czekać na burmistrza. No jak jest pracownikiem, nie jest pracownikiem urzędu, no to musi się zapisać na spotkanie. Pokazane drzwi są zamykane magnetycznie od początku, jak wprowadziliśmy się do urzędu, no bo nikt z ulicy bezpośrednio wbiec do burmistrza czy do zastępcy nie może. Chociaż ja wszystkich przyjmuję, jak Państwo wiecie, każdego dnia, o każdej porze. Drzwi są dla pracowników otwarte. Jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Przez ten reportaż dzwonią do mnie osoby właśnie, które ukończyły 70 rok życia, czy matki z dziećmi do lat 6, czy osoby niepełnosprawne. Czy przez ten reportaż, panie burmistrzu, nie będzie już dla nas ulg, nie będziemy mieli już paragonu na 001 grosz? Ja mówię i odpowiadam, dopóki będę burmistrzem, będą te ulgi. I tak to będzie funkcjonować. Zarzuty, że burmistrz nie kontroluje w tych biletów, to odpowiedź jest prosta. Nie zatrudnię konduktorów do każdego busika, bo to by kosztowało gminę kilkaset tysięcy rocznie. Szanowni Państwo, dlaczego pan Kamil Grzebyta i pani Magdalena Binienda-Grzebyta tak zajadle mnie atakują? Czy nie dlatego, że pan radny Grzebyta stracił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej, a pani radna Binienda-Grzebyta nie została przewodniczącą Komisji Gospodarczej, co przez wiele tygodni zabiegała? A co za tym idzie? Nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu? Pan radny Grzebyta, kiedy był moim asystentem i później pracownikiem urzędu, otrzymywał również dodatkowe wynagrodzenie z racji pełnienia funkcji koordynatora do spraw turystyki w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka z dodatkowym wynagrodzeniem. Chciał również pełnić tę funkcję, kiedy został radny, czemu zdecydowanie się sprzeciwiłem. Czy to chodzi tylko o dodatkowe wynagrodzenie państwa Grzebytów, a nie o dobro gminy, jak deklarują? W ostatnim czasie, drodzy Państwo, również bardzo aktywny stał się mój poprzednik, pan Tomasz Łęcki. Panie burmistrzu Łęcki, może obawia się pan sprawy, jaką deweloper założył gminie Murowana Goślina i żąda od naszej gminy ponad 5 milionów złotych za sprawy kanalizacji, które pan prowadził, a które po tylu latach ja muszę prostować. Myślę, że mieszkańcy bardzo chętnie chcieliby poznać odpowiedź. Prawda ujrzy światło dzienne w najbliższych miesiącach. Dla mnie na pierwszym miejscu zawsze jest gmina Murowana Goślina i sprawy jej mieszkańców. Dlatego cieszy mnie przyspieszona o kilka lat ogromna inwestycja kanalizacyjna w Białężynie za 11 milionów złotych. Cieszy mnie każda inwestycja, jeżeli chodzi o budowę dróg, o budowę chodników, o budowę oświetlenia, o budowę ścieżek rowerowych. To, co zrobiliśmy przez 6 lat na obszarach miejskich.
Dzisiaj otwieramy kolejny projekt, bo wsłuchujemy się w postulaty i prośby mieszkańców. Rodzice uczniów proszą, żeby burmistrz wspomógł nasze goślińskie dzieci, które mają zdalne nauczanie. To nie jest nauczanie stacjonarne. Potrzebne są korepetycje z matematyki, z języka polskiego, z angielskiego. Nasza dziesiątka radnych z klubu Razem dla Murowanej Gośliny będą jutro na sesji głosować za przeznaczeniem środków na bezpłatne korepetycje dla uczniów potrzebujących. Precedensem w naszej gminie jest fakt, że po raz pierwszy w historii czterech radnych opozycyjnych głosowało przeciwko naszemu budżetowi na rok 2021. Ale do tego wrócę na sesji. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Murowana Goślina, chcę Państwa zapewnić, że gmina będzie się rozwijać w takim tempie jak dotychczas. W Radzie Miejskiej mamy większość, dlatego ze spokojem zrealizujemy cały program wyborczy. Na koniec chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za wsparcie, za dobre słowo i to właśnie będzie mnie motywowało do dalszej pracy na rzecz mieszkańców. Dziękuję Państwu.